tam gdzie ja mam więcej, tam gdzie ja mam więcej, to ty masz mniej. 30 marca w Jeleniej Górze miała miejsce premiera spektaklu Łotrzyce. W rolach głównych widzowie zobaczyć mogli Małgorzatę Osiej-Gadzinę i Katarzynę Trzeszczkowską, wcielające się w postaci Wali i Hali, aktorek marzących o wielkiej karierze. Skąd czerpałam inspirację? Wydaje mi się, że z siebie i też z otaczającego świata. No, trudno mi powiedzieć, jak to jest być dziewczyną, która występuje na estradzie, bo akurat nie zdarzyło mi się. Natomiast jest to młoda dziewczyna, która walczy o swoje marzenia. Ja też walczyłam bardzo długo o swoje marzenia. Bardzo długo nie mogłam się dostać do szkoły teatralnej. W końcu mi się udało. I z tego też mogłam bardzo dużo czerpać. Bardzo to osobiście traktuję, tę rolę Hali. Jest to postać, która nie jest zbyt usatysfakcjonowana tym, co dzieje się w jej teatrze i postanawia na własną rękę rozpocząć swoją karierę artystki estradowej. W tym miesiącu spektakl wystawiany będzie od 4 do 7 kwietnia, a później 13 i 14 kwietnia. Czego widzowie mogą się spodziewać? Mogą się spodziewać naprawdę takiej mocnej komedii, a to komedia jest, ale raczej taka no nieoczywista. Tam będzie śmiech, ale będą i też łzy, śmiech przez łzy. Czy masz jakąś swoją ulubioną scenę? Szalupy! Są bardzo trudne, ale wymagające. Ta formuła, czyli pokazywanie świata poprzez ludzi teatru, no polega tylko na tym, że teatr, czy w tym wypadku estrada i dążenie do teatru, to jest taka soczewka, przez którą oglądamy świat. Tutaj pewne zjawiska są w skupieniu oglądane, w powiększeniu. To jest proces, który się nigdy nie kończy i ciągle odkrywa się coś nowego i dziś było tak, jutro może być inaczej na opak. Robert Mania wciela się w rolę Kozika, a w spektaklu przewijają się piosenki Agnieszki Osieckiej. Zobaczymy Agnieszkę Osiecką trochę inną niż dotychczas, ponieważ jesteśmy przyzwyczajeni do Agnieszki i do jej tekstów, tych popularnych, bardzo popularnych, które zdobyły sobie już miano piosenek kultowych, Niech żyje bal, czy Okularnicy i tak dalej. Tu tego nie zobaczymy, nie usłyszymy, za to usłyszymy nowe zupełnie piosenki, które właściwie są nieprezentowane i niegrane na co dzień, bo były napisane, jeżeli chodzi o tekst, a muzykę przez ojca Wiktora Agnieszki Osieckiej właśnie tylko i wyłącznie do tego przedstawienia do Łotrzyc. Agnieszka Osiecka stała się klasykiem, co było nieuniknione, ale to fantastycznie, bo Osiecką kojarzymy głównie z piosenkami, to jest prawda, napisała ponad 2000 piosenek. No ale Osiecka to jest także pisarka, po prostu pisarka. I te teksty, zresztą także teksty piosenek, no często odbieramy dość powierzchownie, a tam pod spodem jest całkiem sporo. Zachęcamy do śledzenia strony internetowej www.teatrnorwida.pl, gdzie znajdą Państwo szczegółowy opis spektaklu oraz repertuar na kwiecień.